Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Scrap Mechanic. I ze mną jest nieznany nikomu youtuber niszowy Paweł. Ożeż ty mała pokrako. Dzień dobry, cześć, witam was. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo niesamowita sprawa. Dzisiaj będziemy budować w powietrzu. Zbudujemy statek kosmiczny w powietrzu. Gdzieś może sobie siądę. Tak. Lecimy. Zbudowałem taką oto platformę z 4 fin. Tak, 4 fin. Będziemy ją rozbudowywać. Rozbudowywać. Tak, to jest na razie centrum dowodzenia. Rozbudujemy i zrobimy mega wielki statek. O, cześć. Albo jesteśmy. Przynajmniej taki średni. Tylko poszło, nie? Proponuję budować z drewna. Co? Beton? Dobrze. No, betonowe drewno. Użyjmy betonu. Ja tu w ogóle te szparki poteguję. No, ja też już pozakrywałem, bo nie pasuje cholera mi. Wie. No, nigdy nie wiadomo, wiesz. Niech ci nóżka się powinie. I gleba, nie? I lecisz. I krasnolud. Leży i krasnolud, tak, ginie. Albo leży w winie. Albo leży. Ja z drugiej strony to już zacznę ciamkać. Czy jak to tam robisz? A dobra, mieszam strony. To zrobimy taki wzdłuż statek, nie? Że w lewo i w prawo, a te w przód i tył zostawimy. Czekaj, to chodzi. Nie, ale okej. A, no. To dobrze. Dobrze, że się dogadaliśmy. Wzdłuż statek, dobra, okej. Teraz zrozumiałem, zapałem już teraz. Na długość. Na długość, tak, wzdłuż. A, to tak. A to jest teraz wzdłuż budujesz, dobra, okej. Okay. Tak, ja, to u mnie jest przód, u ciebie z tyłu, wiesz. Spoko, loko. Ale będzie statek. Normalnie ludzie będą oglądali ten film jako poradnik budowania statku w kosmosie. Jak oni to zrobili, po prostu prasa rozpisuje się. Scrap Mechanic, nowe opcje. Dwóch śmiałych youtuberów odkryło nowe zastosowanie prostej gry. Budują statki w kosmosie. I to niesamowite. Wow. Jak oni to zrobili, nie? Tak, ESM zastanawia się nad wprowadzaniem nowej konkurencji na Jemie. Budowanie statków w kosmosie, w Scrap Mechaniku. Tak, oczywiście. Komentują Plaga i Paweł z YouTube. Wiesz, tam będziemy gwiazdami e-sportu. O, to jest dobry pomysł. Może tak być, kto wie. Budowanie na czas takie na tym... Ja bym się nie obraził. I później Virtus Pro, co? O. CS? Nie. Przenosimy się. Będziemy w Scrap Mechanic grać. No, specjalnie ten. Wprowadziliby te smoki dla snacksa, no nie. Pasza by mógł strzelać tymi na odległość z klockami, no nie. O, to jest dobry pomysł. Snajperki, bardzo pomysł. Ale by nie trafiał. Aha. Ej, o, czy my się przychylamy? Nie. Ja nie wiem. Już kawałek to trochę. Ale ci szybko idzie, Paweł. Oho. Kurde. Ja rozmawiam. Nie pędź tak, nie? Nie pędź tak z budową, bo ja się nie wyrabiam po tobie. O, nie no, mogę szybciej to budować, nie ma problemu. Tak, sobie tylko jołkuję. Aha. Peszki, wiesz, Paweł. Dobra, znajdziemy tutaj. O. Dobra. Mam nadzieję, że nie zaczniemy się przechylać tak mniej więcej za 3 sekundy. Dlaczego? Bo tu trochę już pobudowałem tego, nie? Ja będę musiał tu dać silniki wspomagające, wiesz? No, trzeba będzie dobudować silniki co jakiś czas. Tak, dokładnie o tym mówię. To jest bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł, Paweł. Dobra, tak, ty budujesz ścianki, to ja też zacznę budować ścianki. Tylko ja takie na 3 na razie robię, wiesz, tylko żebym tylko nie wypadł. Bez sensu. A wiesz, a później zobaczę co dalej. Dawaj wiesz, na 10 od razu. Maszynownia, silnikownia. Jakbyśmy chcieli do przodu polecieć, to tam u ciebie powinny być silniki jakieś. Zaraz będą, spokojnie, tam zaraz dobuduję tyle silników, że wiesz. Jak polecimy do przodu, to wiesz, przebijemy się przez ścianę świata. A, no to i to jest właśnie podejście, które lubię. I to będzie taki szok dla wszystkich, nie? Boże, jak oni przekroczyli tę mapę. Jak oni latają w ogóle, co oni tam wywijają. No nie? Kosmos. Dobra, ja tu zrobię skrzydła. Ja chyba, że zrobimy taki statek właśnie, taki statek. Czyli właśnie taką łajbę latającą. No nie wiem, czy to nie będzie przesada. Wiesz, myślisz? Ktoś mógłby się obrazić. Jest statek kosmiczny, to jest statek piracki, Ansub. Wiesz. Piracki mówisz? Nie może być? Nie wiem, Paweł, nie. Chyba, że na twoją odpowiedzialność, nie? Moja odpowiedzialność? Jak będą Ansuby, to u ciebie na kanale. Moja odpowiedzialność? Nie mam odpowiedzialności. No, to sprawę sobie wyjaśniliśmy. Robimy statek kosmiczny. Kosmiczny statek piracki, dobrze! No. Elegancko, to o to chodzi właśnie. Proszę bardzo. Nie. Co? Dobra, go. No, dobrze. Nie, wszystko się zgadza, wystraszyłem się przez chwilę, że coś zepsułem, ale okazało się, że w sumie to jestem geniuszem. Nic nie zepsułem. Aha, No. Także Paweł, skromność. Luźno. Wiem, to moja dobra strona jest.
Akurat to jest rzecz, w której jestem dobry. Bycie skromnym. O, mówisz? To mi wychodzi od zawsze. Gdzie ci wychodzi? Kurde. Wszędzie. A, no dobrze. Zawsze. Okej. Okay. Ja tu robię silniki pseudosterujące. Jakie pseudosterujące? Przestań, proszę cię. A pseudosterowność musi być zachowana, bo to wiesz. Ja tutaj w tym momencie robię silniki pchające. O. Wow, pchające silniki. Tak jest. To brzmi poważnie. To jest real deal, a nie jakieś popierdółka. To będzie tak nieziemskie, szybkie. O chłopie. O chłopie. Kosmiczne, takie prawdziwe kosmiczne to będzie, tyle ci powiem. Kosmiczna prędkość nadświetlna. 3 kilo świetlna, plus. Tak. Plus świetna. 3 kilo, tak. O, wszystko jasne. Dobra. Lewo skręty, prawo skręty. Ty tam, ale zgadza. Bez skrętów mi tam, chłopie. Nie no, musi coś skręcać się. Co się ma skręcać? Co ty tam zrobiłeś? Co? No i to ma być statek kosmiczny? No patrz! To składka dla piratów takie się robiło, żeby jaka ten... Jaka gładka, tyś widział kładkę. I patrz, i teraz odcinam i leci tamten do rekinów. Nie, no co ty... No proszę cię, tak to wygląda. Boście. Jest jakie oszukańcze. Skomplikowane, dobrze zrobione. Skomplikowane, dobrze zrobione. No nie wiem, no nie wiem. Patrz. Patrz, co się dzieje. Widzisz, ogarniasz, co tu się dzieje? Niezbyt. Niezbyt. Wielkie wydarzenie. Dobra. Wielkie wydarzenie, zobaczysz. Wielkie. Raz, dwa, tak. Trzy. Dobrze. Pa. Ej, bo tu można wypaść, to uważaj, nie? Póki co. Grozisz mi? Jest to bardzo, grozisz mi? Bardzo nie jest niebezpieczne. Nie, tylko ostrzegam. Bo wiesz, cholera wie. 4-5. Weź, już się krztusisz? Proszę o spokój. Ze śmiechu po prostu weź. No. Oczywiście. Już się śmieje ze mnie. Oczywiście. Dobra, dobra. Zobaczymy. Jakie skupienie w ogóle teraz. Żeby to wszystko ładnie podłączyć, wszystko ładnie działało. No wiadomo, musi być, nie? Żeby się nie wykrzyczył. O Jezu, już coś z drzwiami się dzieje jakieś. Co się dzieje? No jak wie to się co się to... dzieje? No tak, no bo się przechyliliśmy chyba. Tak. Już się przechyliliśmy? Niemożliwe, nie. Delikatny być, przechył w moją stronę chyba jest. Gadasz? No bo drzwi się otworzyły do mnie, w moim kierunku. Trochę dziwne rzeczywiście. Więc to jest taki creepy. To wiesz co, dobuduj tam silniki może. Jakieś. Nie przesadzajmy, silniki są zbędne. Nie są potrzebne? Nie są potrzebne. A, no to jak tak mówisz, to ja ci tam ufam, nie? Poko luźno. Drzwi są dla słabych. Prawdziwy hardcore przychodzi nie otwierając drzwi. Czyli przez ścianę. Dlatego zbudowałeś drzwi. Dlatego zbudowałem drzwi, żeby każdy mógł przejść, nie tylko ja. A, wiesz. No, to wyjaśniłeś teraz. Nie? Widzisz? To wyjaśniłeś, no. To się nikt tego nie spodziewał, Paweł. Nikt. Żodyn się nie spodziewał. Żodyn. Pa. A, przepraszam. Jeszcze muszę to podłączyć tu. Dobra. Plus nic się nie stało, Paweł. Fajnie. Dobra. Dobra, pyk. Cyk. Cyk. Pyk. I tutaj damy opalala. Drugą stronę. No, także o. Ten, skrzydła sterujące działają, jak najbardziej. O, widzisz, mamy wyjścia. No, może o podwozie trzeba zrobić przecież, Paweł. Podwozie bez sensu, proszę cię, podwozie jest dla podwozie słabych. Podwozie musi się wysuwać. Ja nic podwozie, bardziej mylnego. Nie martw się, ja je ogarnę. Czy to jest ciężkie? Średnie. Dobra, niech będzie. A drewno jest średnie? Ciężkie? Lekkie, kurde. No i średnie, średnie. Dobra, damy to. Podwozia, Paweł. Luźno. Takie, wiesz, proste zrobię te podwozie. Luźne podwozie, mówisz? Ta, luźne podwozia będą. Na luziku, bez spiny. Dobra. Bym się wysuwały. Dobra, guzik podwoziowy. O. Myślę, że tutaj. Tu damy, tak. Byt, freestyle. O, 30 stopni w dół się będą opuszczały. 30 stopni. 30 stopni, myślę, 30 że tak. Stopni. 30. 30. 30. 30 stopni, dobrze. 30 stopni. 30. O, widzisz, jakie ładne drzwi zrobiłem? Eleganckie. Na pewno. Wierzę ci na słowo, nie zaglądam tak. Nawet nie patrz lepiej. Dobra, trzeba to otworzyć. Teraz tak. To jest bardzo ważne, co tu teraz się wydarzy. No niezbyt. Czekaj. Ważne. Raz, dwa, trzy, cztery. Pyk. O, tu trzeba zrobić tak, żeby raz, tak wyglądało. Raz, dwa, trzy, cztery. Pyk. O, cię pieron.
ogarniasz, chłopie? Co tam wibruje? Raz, dwa, trzy. Coś wibruje tam? Wiesz co, coś mi się zwiesiło tutaj, wibruje mi. No ale dobra, nie przejmujmy się tym. Coś nie ma co przejmować, to są, wiesz, tak. Tak, to takie są takie, błędy. Takie popierdółki takie. Takie tam błędy wyprzenie. Nic poważnego. Zdarza się przecież. No oczywiście, że tak. W każdej grze się zdarzy mieć błąd. Nawet Assassin's Creed ma błędy czasem. Nieprawda. Assassin's Creed nie ma błędów. Bezbłędna gra. Bezbłędna gra. Czasami tylko się wyłączy. Tam coś tam. Czy tam powiedzmy jakieś dziwne rzeczy się będą działy. Ale to jest... Nic takiego ważnego, nie? To nic ważnego. To delikatnie creepy, ale nic poza tym. O, no i cacy to są. Jakie podwozia zrobiłem. Hoppy! Mówisz? Hoppy! O kurde, no to ładnie. Kariera IM nasze, normalnie. Wszystko. Tak. Czekaj, ja to zrobię tak, żeby jakoś to wyglądało jak na statek kosmiczny. Na razie to wygląda na jakąś zwykłą łajbę. A, no to luz, no. Łajby no, jak wyglądają jak luz? Kosmiczne. Żaden luz właśnie, to jest tak... Luz ciastka, mówię ci. To wygląda tragicznie, lipy, tak nie może być. To jest lipy, Paweł. Dobra. Ciekawe, czy jak położę farbę, to statek będzie cięższy. Na pewno. Z pewnością tak, musimy uważać. No jak troszeczkę to waży, nie? Przygotujmy się na najgorsze. Ta farba. Spogo. Jakbyśmy mieli spadać, to krzyknij, że tam spadamy, nie? Na przykład. Na przykład, łaaa! To też może być hasło. Tak? Dobrze. No. To tak się umówmy, nie? Dobra. No problemo. Jak krzyczysz, łaaa, to znaczy, że spadamy. Okej, drzwi są o szlak. Trochę przywisiło. Drzwia. Spadamy? Pomyliłeś hasła, Paweł, nie wiem o co chodzi. Zgubiłeś się, przepraszam. Nie, no bo te o szlak to mnie trochę zmyliło, nie? Myślę sobie, spadamy, nie spadamy. Ten Paweł, kurde. Nie? To już, czy za chwilę? O co chodzi? No właśnie. Dobra, moja Paweł. Część statku już jest, a nie, jeszcze nie jest. No właśnie, tak myślałem. Tak też myślałem. Proszę się tam nie pruć. Kłamać. Proszę się tam nie pruć. Jest dobrze. Proszę nie pruć. Prujesz się, typie? He? Czego się prujesz, no? No. Mam cię wytłumaczyć? Ops. Wytłumaczyć. Paweł tłumaczony. Tak, dobra. Tłumaczenia. Wolne tłumaczenie, dobra. Zrobiłem opuszczane nogi. I w sumie u ciebie też by się przydały nogi opuszczane. Znaczy powiem tak. No. Zobacz. Patrz teraz, o. Moje też się opuszczają, widzisz? A, ale nie te nogi. Statkowe nogi. Nie? Aha, no to trzeba było od razu powiedzieć. Bo ja zmierzę długość i zrobię u ciebie też takie. Dobrze, to zrób też był taki sam, bo ja mogę pokolorować. Nie. Co nie? Nie będzie różowe. Raz, dwa, trzy. Zobacz, raz, po mojej stronie już jest pokolorowany ładnie, elegancko. Na 15 będzie, Paweł. Na kosmicznie. Widzisz, patrz, jak u mnie kosmicznie już jest. Dobra, gdzie mogę zrobić nogę? Jedną dużą nogę. Albo dwie. Po środku, nie? Tu uważaj, bo są silniki. Tu. Kurde, weź sobie te licz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Dobra. I bez sensu, ktoś jakieś na podłodze guziczki, no wezmę to, wyrzucę. Jakie guziczki? Nie wyrzucaj żadnych guziczków, bo to bywa niebezpieczne. Nie żartuję, wiem o czym mówisz. Wiem o czym mówisz. Ktoś może zginąć, ale. Ktoś może zginąć. Wiesz, jak to jest, nie? Życie jest brutalne, no wiesz. Life is brutal. O. Tak, zasad kasy, sprawy. Dobra. Nie, myślę, że będzie dobrze. Na razie mamy już podwozie. Jakbyśmy chcieli lądować, to śmiało. To śmiało możemy lądować, tak? A, na luziu. W luziu. To wiesz. No to dobrze, no to nie. To już od razu jestem, wiesz, taki pewniejszy trochę, wiesz? No i git, muszę ci powiedzieć. Pyk. To właśnie się zastanawiam, czy tutaj tak kombinować bardzo, czy może mniej. Nie, może mniej. Mniej? Aha. Tak dla naszego ogólnego bezpieczeństwa. Dobra. To tu będzie nasze ogólne mniej. Bezpieczeństwo podstawą życia. Podstawa życia, tak, bezpieczeństwo. Dokładnie. Robimy tak. Tak na 3, 4, 5. A wiesz o tym, że nie wszystko chce lecieć do góry, więc jest dobrze. Co? O czym mówisz, Paweł? Bo nie kumam teraz. Mówisz, że nie chce lecieć, to jest dobrze? Co? No właśnie dobrze jest, bo lecimy do góry cały czas, a nie wszystko chce lecieć do góry. A, no w sumie to dobrze. Dokładnie. Masz rację. Pod tym względem to akurat się zgodzę. Bo to rzeczywiście nie spadamy. Tak powiem. Być i nie spaść. O, to jest pytanie. Latać czy spadać? That's the question.
Question? Question tricky. A tam questiona nie widziałeś prawdziwego jeszcze. Czekaj, tutaj mam jakieś kolory. No, trudno się nie zgodzić. Trudno się nie zgodzić po prostu. Widzisz? To są głębokie sentencje Pawła. Głębokie. W sensie głęboko ukryte takie, wiesz. Bardzo głębokie sentencje Pawła. Tak. Jezus, Mary, ale powiedziałem teraz. Będą to wycinać i będą wrzucać dziwnie. Powtarzać. Będą wrzucać w różne miejsca. Tak. Będą je wyciągać. No. Jak brudy będą to trzymać, zobacz. Tak. Będzie się sypało wiórami. Wiórami w ogóle. Tak, dokładnie. Pap, pap, pap. Nie, no ładnie ten stateczek zaczyna wyglądać, powiem ci, Paweł. Jest, a dziękuję. Ja też buduję, typie. Przepraszam, ja tu jestem, ważniejszą misję spełniam. Aha. Poza tym. Ja tu kololuję przecież, no przecież wiesz, że kololowanie jest ważniejsze i a, no, kolor, bardziej kreatywne i w ogóle. W ogóle, no. W ogóle. W ogóle. Dobra. W ogóle. Pyk. Pach, pach. Dobra, działasz? Co? Działa, wybitnie działa. A, myślałem, że do mnie coś tam mówisz. Nie. Mówię tutaj do tego, tutaj. Pyk. Dobra, pod jeden guzik musi być wszystko. Boję się tędy chodzić. Nie zrobi się żadnej dziury gdzieś? Nie, żadnej dziury nie robiłem. No to git. Robię tylko futurystycznie. Fotel sterujący, to jest ten fotel. Czerwony. Czerwony, okay. No. Że go pomalowałeś. Oczywiście, żebyś... No. Żebyś kojarzył go. Teraz fotel sterujący steruje też podwoziem. O, idealnie. Normalnie. Można opuścić podwozie, dobra. Wszystko się zgadza. Czegoś tu brakuje, Paweł? Żyroskop. To? Ej, a te silniki twoje są podłączone? Jeszcze nie. Nie podłączyłeś ich. To może zróbmy tak, żeśmy, wiesz, zrobimy próbę lotu później, te boczne podłączenia. Nie, też. Próbę lotu zróbmy na samym końcu, bo jak zrobimy próbę lotu, to my spadniemy w dół. Dobrze. I nie wiadomo, ja czy polecimy do góry. Zrobię łącznik. Postawię go tu. Tu jest ten łącznik. Do tego łącznika zrobimy wszystkie silniki, które mają pchać do przodu, prawda? Wiesz co, może inaczej. Ja te boczne wezmę. Tak to? Słabo trochę. Czemu? No bo ty jak ja patrzę w tą stronę, to ja widzę triliard silników. A nie, no nie, to ja te boczne wezmę, a ty tylnie sobie podłącz, nie? No właśnie mówię, to nie jest takie proste. Czekaj, cyk. Dasz rady, Paweł. Ja ogólnie tamte silniki podkręcimy na maksa. To ja też podkręcę, nie ma problemu. Więc, że tak powiem, na pewno polecimy szybciej niż wolniej. Aha. Czujesz? To jest dobra wiadomość. To jest bardzo dobra wiadomość. Wiadomo, że szybciej. Będziemy szybciej niż wolniej. Tak, a to wiadomo, zawsze to jest dobrze. Oczywiście, że tak. To tak na autostradzie jedziesz. Jedziesz 120? Nie. 220? Nie. No, lepiej szybciej niż wolniej. Tak, to tak. No. Zrobię tutaj element sterujący 3,20 kg. Albo 220? Nie, pojadę 200. 20 ratuje życie. 200 mniej ratuje życie. Nie, 20. 200 też. A tak było, pamiętasz, była taka reklama, 20 mniej ratuje życie. To nie było 10? 10? Chyba 10. Chyba 20. 20 mniej? Nie 10? Pamiętam. No nie wiem. Czyli co, zamiast 210 to 200 jechać? No, to już robi różnicę przecież. Robi różnicę. Czy ty chcesz odpalić coś? Ty, ten fotel nie ma tego. Kierownicy. Ale lipa. Musimy wszystko podłączyć do niego z powrotem. Ale to nie jest dużo podłączania. Także luz. Ja go zdemontuję. Zdezeluję gnoja. Nie wiem. Ale silniki działają? Ładnie? Dobrze, okej. Okay. A, bo one są pod guziki podłączone. No dobrze. Dobra, podłączam guziki. Jak mógł być fotel bez drążka? Bez kierownicy. No. No ale no. Drążek albo kierownica, no jedno wyjdzie. No. W każdym razie nie ma nic. Nie będzie niczego. O, teraz się skręca. Czekaj, magna tutaj, bo tutaj... O. Prawo, prawy. Cyk, 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 cyk. O nie, uwaliłem jakiś fotel. To ten. Nic się nie stało najwidoczniej. O, nie no, żyjemy jeszcze, więc jest dobrze. No. Troszkę laguje. No nie, u mnie tak samo. Jakby mówi... Chwila. Nie no, dobra, prosto lecimy, jest dobrze. No, lecimy jest, dobrze. Jest git. Oczywiście. Ja tutaj silniki sterujące odpalam. Pyk.
Bo jakby coś tak? To będziemy mogli skręcać nawet, nie? Podejrzewam, że to nic nie da, ale przynajmniej będziemy pozory mieli skręcania, wiesz. Jezus Maria, aleś tu się wbił. Tylko przebiegłem. Nie przebiegłem. Wiesz, jak mnie to przyleciało tutaj? Oho. Normalnie. No to ja szok. Poradzę, no kurde, tu siła, wiesz. Siła, masa, forma. Grubas. Dobra, patrz na to. No nie mogę. W prawą stronę. Wow. W lewą stronę. Wow. Widzisz? Co to jest, że niby to skręca? No, widzisz, to nas skręca. Mnie skręca teraz... właśnie już w żołądku. Ej, no sporo mamy tych silników. Nawet ładnie to wygląda wszystko, powiem ci. Piątka. O. Wow, podwozie się wysuwa. Sam raz jest podwozie. Dobra. Dobrze. Myślę, że osiągnęliśmy wielki sukces. Samolot fruwający, latający. Super wyszło. No. Elegancjo. Ja bym to pomalował na czarno. Dobra, no skrzydła na czarno, jasne, że tak. Oczywiście. Oczywiście. Czekaj, tutaj trzeba jeszcze... Tu mi coś brakuje jeszcze ewidentnie. Gdzie to jest? Tutaj, o. Do tego musiał być silnik. Do tego musiał być to jest to, tak? Dobra, okej. O. Ja pierdzielę, ale ciężko pomalować czasami. Po prostu... Tak. Dobra. Go. O. Ale to statek naprawdę kosmicznie już zaczyna wyglądać, nie? No nie. Ja bym jeszcze mu dał jakieś radary, Paweł. Tak wiesz, że niby kontrolujemy, gdzie lecimy i w ogóle, nie? Mhm. Kontrolujemy oczywiście, ale... Nie, to jest dobre. Tam jest sufit, cześć. Co tam, co? Pogubiłeś się gdzieś? Nie, zgubiłem się trochę. No, już jest dobrze. No, co się przejmować. Daleko nie polecimy. Tak. Daleko nie polecimy, pewnie, że tak. No elegancko, no. Hit sufit 3 kilo. No. Czekaj. Co to jest, flaga? No. Wow, mamy flagę. Tylko czekaj, bo to jest jeszcze niedokończona flaga, to tak nie może tak być. Ja zrobię radar, nie? Ja zrobię stanowisko radarowe. To czekaj, tutaj damy to. Drzwi. Tu mamy silniki jakby, bo pewnie się przydadzą. Dobra. Na pewno się przydadzą. Na 100% ją. Nic się urwałem. To jest? Czekaj. To się chichrasz. Wiatr jest. No. Dobra, flaga się kręci. Gdzie jest ten radar? Zaraz będzie. Co to jest, teleport czy co? No, tu są drzwi. Tu się wychodzi i tam będzie radar. Ja mógł normalnie przez ten płotek przeskoczyć po prostu. Nie, no tu przecież tu będą ściany normalne. Właśnie trzeba by zacząć robić ściany. Ściany? Aha. Wiesz. Bardzo powoli. Nie, to za szybko się kręci. Shit. Widzisz? Drzwi się otworzyły. O, elegancko. Stanowisko radarowe, 3 kg 2.0. Ja tu 5, ja też zrobię 8. Jeszcze radar jeden. No. Dodatkowy. O, czekaj, gdzieś to jakiś radarek. O rany. Jeden radar. Chwila. Więcej radarów, tym lepiej. Będziemy namierzać wrogów. Tak, namierzymy wrogów. Pewnie, że tak. Wróg naszego statku. Wróg Imperium. Czekaj, no muszę się podbić wyżej. To sufit nie zahacz tam. Wiem. Niebezpieczne to może być. Wiem, że to może być niebezpieczne, dlatego muszę uważać. Dla ciebie i dla sufitu. Trzeba uważać ciągle. Dobra, drzwi zamykam. No nawet to wyszło, powiem ci. Nawet dobra, to wyszło. I teraz tutaj musi być jeszcze, czekaj, tu musi być tak. Wytrz. To musi być antenowe. Nie, jak dobrze kojarzę. Że na tą wysokość można zrobić. Ściany i wystarczy. Oj. Dobra. Miałem ten stanowisko sterownicze. Będzie taki bardzo specjalistyczny, nowoczesny. Radar? No, czekaj, bo jest na suficie jeszcze. Dobrze. Kapu mi na sufit, wiesz, przepraszam. Aha. Fragment radaru wskoczył na sufit. Rozumiem. Tak się zdarza czasami. Zdarza się czasami, no niestety. O. Tak, tutaj jeszcze trochę. Oj, tu guziki, przełączniki, wszystkie, nie? Tak, no musi być, jakaś kontrola musi być przecież. No i super. Podłączaj trochę więcej antenek. O.
Tururu. Tak, tutaj to usuniemy, to usuniemy. Gdzie to jest to podłączenie? A. Hops. Dobrze, elegancko. I teraz musimy dać jakieś kolory tutaj tego. No. Dobra. Ja tu tam szkło. Normalne szkło tam, wiesz? Normalne takie? O nie. Tak, full wypas szkło. Pa, wytrz, wytrz. Gdzie wszystko widać przez te szkło. Tylko ten kawałek szkła to ja bym dał jako... Co my tu mamy jeszcze? Jako drzwi jednak. Taki moro damy. Dobra. Moro radar, Paweł? Moro radar, oczywiście. Moro radar, i o to chodzi. Elegancko. I do tego, a, to musi być żółte to. Dobra. Musi. Dobra. Powiem ci, że no, radar, pokój radarowy jest legitny. Wygląda jak na... Ej, ten radar nie jest za szybki? Nie wiem, nie widzę. To zerknij, no. Wiesz co? Chyba trochę za bardzo świruje. Nie wiem, czy nie będzie trochę zakrzywiał tutaj sygnału, wiesz? Aha, może to tak przestrzeń być. Może zakrzywić. W sumie rację. Też. Na pewno. Też po może prostu... jednak go tam, wiesz, troszkę... Troszkę go spowolniłem, wiesz? Nie bardzo, ale trochę, nie? Wiesz, co chodzi. No. Na pewno się ruszamy, wiesz? Chyba. Bo tak, no bo wbiłem nas wibracje delikatne. Budowałem radar i on się kręci troszeczkę. Nie, zaraz się ten... Tak. Mogę otworzyć drzwi? Oczywiście, proszę, zapraszam. Nie, pytam, czy tam czasem cię nie wypchnę w jakiś sposób. No. Jasne. No to tutaj jest te stanowisko radarowe. Radarownia, bardzo fajna. Radarownia, trzykilownia, te sprawy, także tu wszystko będzie działać, nie? A ten klocek co tam robi? To będzie radar też jakiś, czy co? Będzie się kręcił, tak? Tak, będzie właśnie radar. Za szybą, nie? Za szybą, wiesz, aha. Wszystko będzie profesjonalnie, tu będzie tak, nie? Coś łupnęło, słyszałeś? Słyszałem, że coś uderzyło. Może dolecieliśmy do ściany świata? A. Może trzeba by to sprawdzić, na przykład radarem, Paweł, wiesz? Dobra. Wiesz, co tylko chodzi. Ten radar nie jest podłączony do komputera, więc to może być mały problem. A to nic, tego podłącz. To wiesz, komputer sobie poradzi z tymi obliczeniami. Tak? No dobrze. Pewno. Tak mi się wydaje, że powinien dać radę. A tutaj jest silnik, czekaj. Oj, tu. Coś zaczyna świrować. Łapiemy jakiś sygnał, jeszcze nie podłączony, ale już łapiemy sygnał. O. Dobra. Aha. I tutaj jest chyba, czekaj, który to był teraz? To był ten guzik. No i gicior. I ten guzik, tak? O. A, tu coś podłączyłeś, no to guziki są to podłączami, już tyle guzików masz, to podłączyłem flagę, żeby latała i żeby oczywiście próbowało ten. Elegancka, proszę bardzo. Jasna sprawa, i o to właśnie chodziło. Dokładnie. Czekaj, tu jeszcze damy może białą flagę. Tutamy takie guziki. O. O. Biało-czerwona flaga. No i super. Chociaż w sumie... O. Oj, nie pykło mi. To nawet się da wysiadać. Przestań się kręcić, powiedziałem. O. O rany boskie. Dobra, może być tak. Niech będzie w ten sposób. Też ładnie wygląda. Dobra. O. Spoko. Troszkę taka... Dobra, nie będzie. Stała? Nie, nic. No to luz. Jeszcze trochę Monako by mi wyszło, ale... Monako? Zamiast Polski. Co ci chodzi? Tak, tak. Ty zamknij te drzwi, bo przeciąg jest. Pan mu to wiesz, no przecież tak jest. Jakiś przestraszył. Pyk. Ty, ale co ty robisz? Co to ma być? Radar, to będzie można celować tym radarem normalnie. Jak można celować radar, to musi wykrywać zewsząd, a nie, że celować. No, to będzie dokładniejszy, twój jest zewsząd, a mój jest taki, o, wykryliśmy coś, skierujmy tam najlepszy radar, jaki mamy na statku. I to będzie właśnie mój radar. Ten patyczek? No, ten patyczek. Dobra, okej. Będzie dobry radar, zaufaj mi. Znam się na radarach, tak i tam. Aj tam, mój radar jest lepszy, ewidentnie. No. W jakimś świecie na pewno. Luźno. Czekam, tu dam tarczy, żeby wyłapywał sygnały obcych. Więcej. Dobra. Dobry radar. O, widzisz, od razu lepiej. Zabijaj mnie, radar. Pa, to jest wiatroradar. Wiatroradar, no i co on byś robił? Garniasz? Pa, no. Pa. Zip. On łapie, to jest... Nie no, trzeba więcej mocy. Mocy dać trzeba więcej, bo radar jest za słaby. Pa. Tylko szyby nie wybij.
Widzisz, jak się kręci? Można nim ruszać lewo, prawo. Normalnie profeska. Elegancko. A tu tutaj guzik do zamykania, tak? O. Tak, tak, dobra. Tak. Tam, bo tam można wyjść i go, wiesz, naprawiać, nie? Dobra, dobra. To jak trzeba. Ale nie trzeba, bo on się nigdy nie zepsuje. Znaczy ten radar tu taki jest ogólny, on tak wszystko wyłapuje, wiesz? No, wiem, rozumiem, rozumiem. Także nie było. To dobrze. Dobrze mieć taki radar, nie? No, idealnie. Niech wyłapuje. Flaga, wiadomo skąd jesteśmy. Jakie UFO z nas jest? O, no fajna flaga. Ona się sama kręci? Oczywiście, że tak. A, to jest silnik. Wiem, że trzeba przywalić młotkiem, że pokręciła się. No, dobra, to co, lot próbny? Lot próbny, mówisz, czeka, to jeszcze tutaj. Wylądujemy, zapiszemy i wiesz, kiedyś to skończymy. Zobacz, jak to wygląda, tak wygląda. Dobra, taka łódź, no. Masz kontrolę nad silnikami do przodu? Nie. A. Myślałem, że ty masz. Aha. Bo my je podłączyliśmy po... A, tutaj, dobra, rozumiem. Już nie ma problemu, nie ma problemu. Co? Ja już to podłączyłeś, aha, dobra. Już tutaj pyk. I... rachciachciach. Pa. Dobra. To są... Wow. Niki do przodu, powiem ci, że mają moc, nie? Ale w sumie dobra. Nie wiem, czy my lecimy. Lecimy już, czy nie? Bo to jest ściana świata, że przywaliliśmy. Ohej. Ale można nim sterować, jak widzisz. Bez problemu, pa. Bez problemu? O, elegancko. Lecimy. Nie wiem, gdzie, ale... A wylądujemy, czy nie damy rady wylądować? No właśnie, próbujemy. Dobra. Taki dziwny statek, który... Ale spróbujemy, będziemy robili jeszcze ściany, będziemy jeszcze robili sufit. I finalnie wyjdzie Super Extra Kosmos. Pa, o, wylądowane. I nawet nie laguje. Teraz podnosimy się, pyk. Żyt, żyt. Bo to podwozie mamy, nie? Aha. O, podwozie nie jest w stanie nas utrzymać chyba, wiesz? Ale po co? Ale jest. Komu? Patrz, prosto stoi, nie? Tak, ja oczywiście. Tu, o, dwójkę, trójkę odpalił. No. Wiesz co, nie wszystkie odpalasz. Właśnie specjalnie je odpalam pojedynczo. Mhm. Ale widzę, że to i tak niewiele da. Co ty robisz? Po prostu przód jest za ciężki. Hmm. No dobrze, wylądowaliśmy. No, jesteśmy na miejscu. Można go zapisać. Elegancko. Zapisz go, jak najbardziej. To jest nasz statek kosmiczny. Kiedyś go skończymy. O ile wam się spodoba, bo jak nie, to nie będziemy kończyć, nie? Tak, także dajcie znać na dole w komentarzu, czy chcecie więcej, czy nie. C3, tak się nazywa. Zapisz. Dobra. I to co? No. W tym symbolicznym akcentem możemy skończyć odcinek chyba, nie? Trzymajcie się! Tak. Trzymajcie się, pa pa! Cześć! Thank you.